Cześć, jesteśmy Projekt Rośliny. Ja jestem Weronika, to jest Ola. Chciałybyśmy Wam dzisiaj pokazać naszą historię, to jak my stworzyłyśmy naszą markę, czyli markę Projekt Rośliny. Tytuł to Zrobiłyśmy to przypadkiem. Dlaczego, to za chwilę się dowiecie. Na wstępie chciałybyśmy Wam pokazać krótki filmik, który został nagrany 2 lata temu na potrzeby jednego ze sklepów obuwniczych we Wrocławiu. W tym filmiku usłyszycie krótką historię i zobaczycie, jak to się wszystko zaczęło. Poznałyśmy się przez taniec, a w sumie połączyła nas przyjaźń, która z tego wyszła. A historia roślin jest taka, że w tamtym roku, w sierpniu, byłyśmy w ogrodzie botanicznym i poczułyśmy się takie bardzo natchnione w tym miejscu i przechadzałyśmy się po tych szklarniach i pomiędzy kaktusami, głównie kaktusami i cukrycami byłyśmy wtedy zainspirowane. Supplenty, kaktusy, tak. Liściaste, piękności. Tak, no i my tak przechadzając się pomiędzy tymi alejkami, stwierdziłyśmy, że w sumie to czemu nie podzielić się tym z innymi i nie zainspirować ich też roślinami. Tak jak my się przyjaźnimy i tworzymy rośliny poprzez przyjaźń, tak przekazując roślinę drugiej osobie, chcemy, żeby ona się z nią zaprzyjaźniła i sprawiła, że będzie domownikiem. Zajmujemy się aranżacjami wnętrz. I czy to są wnętrza komercyjne, sklepy biurowe, witryny, czy nawet prywatne, jeżeli ktoś chciałby trochę zieleni w swoim mieszkaniu. No to my z wielką chęcią mu pomożemy. Po prostu zazieleniamy przestrzenie życia ludziom i tego się trzymamy, żeby wprowadzić jak najwięcej roślin i zbudować sobie własną miejską dżunglę. No i zawsze trzymamy kciuki za każdą roślinę, którą wydamy drugiej osobie. No i sobie tak wyobrażamy, że niedługo wszędzie będą rośliny od roślin. Tak będzie. Przepraszamy za małe lokowanie produktu, ale no tak jak mówiłam, to było na potrzeby sklepu z butami, także musiało tam być zawarte. To tak, to jest kilka zdjęć właśnie z tej naszej słynnej wycieczki do ogrodu botanicznego. Proszę. No i faktycznie tak było. Rzeczywiście przechadzałyśmy się pomiędzy tymi alejkami i myślimy sobie, dobra, chciałybyśmy coś z tym zrobić, tylko od czego zacząć? No i tutaj warto wspomnieć, że podczas studiów dostałyśmy trochę wiedzy, albo raczej ją przyjęłyśmy, jak sobie usystematyzować pewne działania, jaką drogę przejść. I tak naprawdę w ciągu 2 dni stworzyłyśmy logo, nazwę i nasz taki główny jakby claim i założenia, które byśmy chciały przełożyć na nasze działania. No i byłyśmy jakby gotowe, żeby wystartować z naszym projektem. I początkowo wyglądało to dokładnie tak, czyli miałyśmy parę skrzynek z niewielką ilością roślin. No wtedy to było około 50. I wystawiałyśmy się na targach. Tutaj to jest akurat targ jeszcze w byłym klubie UF. Nie wiem, czy mieliście przyjemność tam być. To się wszystko zaczęło tego dnia. Tak, tego dnia dokładnie temu. Wszystko się zaczęło. 3 lata temu w sierpniu. Więc jest to dla nas też taki sentymentalny moment. Niedługo mamy 3 urodziny. Na pewno na nie Was zaprosimy. I w tym samym czasie jeszcze studiowałyśmy i miałyśmy pełnoetatową pracę. Także no, dużo się działo, szybkie było tempo. Pewne rzeczy robiłyśmy z ogromną intuicją. No i w sumie tak. Forma była bardzo niezobowiązująca, bo wystawiałyśmy się na targach, na różnych wydarzeniach, pisałyśmy osobiście do kawiarni, czy możemy przyjść z naszym koszykiem roślin i chwilę tam pobyć i posprzedawać. I w pewnym momencie zauważyłyśmy, że nasza inicjatywa jakby zaczęła mieć bardzo duże zainteresowanie, dużo osób do nas pisało, wysprzedawałyśmy wszystkie rośliny, z którymi przyjeżdżałyśmy i postawiłyśmy sobie pytanie, okej, dobra, no to co teraz z tym naszym małym projektem? Tak więc pewnego dnia zgadałyśmy się z naszymi znajomymi i wspólnie wynajęliśmy lokal przy Rydygiera 29, tam tworząc Concept Store ze studiem projektowym Odra i z naszą koleżanką Basią. Tam no, spędziłyśmy około roku, ale po pewnym czasie uznałyśmy, że chciałybyśmy mieć swój prawdziwy plant store, mieć swoje autonomiczne miejsce na mapie Wrocławia i tym sposobem znalazłyśmy lokal na Kluczborskiej, również no, to już był w sumie granica na Dodrze i Ołbin. No tam też zajęło nam rok i bardzo dużo czasu, bardzo mało miejsca było i bardzo szybko się zorientowałyśmy, że potrzebujemy więcej przestrzeni i tym sposobem znalazłyśmy się na Świętokrzyskiej 40, również na Ołbinie, jesteśmy tam do dzisiaj.
Co nam przyniesie kolejny rok, nie wiemy. Może to będzie coś większego, zobaczymy. Ale aktualnie jesteśmy tam, także kto nie był, to zapraszamy. W międzyczasie, w przeciągu tych 3 lat, udało nam się zazielenić bardzo dużo przestrzeni, między innymi biura, przestrzenie komercyjne, kawiarnie, restauracje. Udało nam się stworzyć też zielony wagon, o którym było dosyć głośno w pewnym czasie. I udało nam się też napisać książkę i wydać ją poprzez wydawnictwo Buchman. Tak, więc to było takie pokrótkie przedstawienie się, kim jesteśmy, co robimy. I jakby tutaj chciałybyśmy podkreślić, że ta intuicja, która nas kierowała, była dosyć ważna dla nas. No ale przyszedł czas, kiedy trzeba było się obronić i napisać pracę magisterską. I to pozwoliło nam tak naprawdę jakoś usystematyzować tą wiedzę. Stwierdziłyśmy, że okej, mamy fajny projekt, to się dzieje, to się wydarza cały czas jakby postępuje, więc może zbierzmy to do kupy i zróbmy prawdziwy brand manual, w którym jakby usystematyzujemy całą naszą wiedzę zebraną do tej pory. I teraz właśnie chciałybyśmy wam pokazać, jak nasza marka, właściwie parę kartek z naszego brand manuala, jak to wygląda, jak komunikujemy i jakby co spowodowało, że nasza marka, no my możemy powiedzieć, że odniosła sukces. Przede wszystkim zdałyśmy sobie sprawę z tego, że projektowanie jest procesem i tak naprawdę myślenie projektowe pomogło nam i w zbudowaniu marki jako takiej autonomicznej istoty i myślenie projektowe pomaga nam na co dzień w naszej pracy, gdzie projektujemy wnętrza, gdzie aranżujemy i zazieleniamy. Zanim zaczęłyśmy naszą przygodę 3 lata temu, tak naprawdę miałyśmy tylko 3 rzeczy. Postanowiłyśmy zacząć od nazwy. Nazwa to są rośliny. Przeszłyśmy przez wiele innych dziwnych nazw tamtego dnia i ta, która nam najbardziej jakby tak pasowała, to były rośliny. Postanowiliśmy zrobić mały research, zobaczyć, czy jest coś, jakby taka nazwa jest wolna na Instagramie. Niestety do dzisiejszego dnia jest zajęta przez panią z Indii, czyli po prostu nazywa się rośliny. Więc stwierdziliśmy, okej, nie możemy być samymi roślinami, więc potrzebujemy jakiegoś przydomku. I tak właśnie pomyślałyśmy o tym, że projekt rośliny to będzie idealna nazwa, ponieważ słowo projekt jeszcze wtedy była dla nas niezobowiązująca. Czyli nasz projekt przyjął taką nieformalną nazwę, która pokazuje, że może to się skończyć w niedługim czasie, a może nie, bo w sumie jeszcze wtedy nie wiedziałyśmy, czym będziemy się zajmować, bo wystawiałyśmy się tylko na małych targach. I myślałyśmy sobie, okej, jeżeli nasz projekt się nie uda, no to go zamkniemy i w sumie nikt nie będzie o nas pamiętać. Następnie stwierdziliśmy, okej, robimy logo, to wszystko było w ciągu 2 dni i stwierdziliśmy, dobra, nasze logo musi być miłe, przyjemne, ładne, proste, minimalistyczne, obłe i w sumie takie wyszło. Jeszcze nas urzekło to S, które dla nas jest takim symbolem, ta kropka w S jest symbolem takiego nasionka, które wyrasta, tak jak nasz projekt, który wyrósł z przyjaźni. I nasz claim tak naprawdę to jest Make Life Greener, czyli to, że po prostu chcemy zazieleniać życie człowieka w każdym aspekcie. I tak naprawdę z tymi 3 rzeczami ruszyłyśmy i dopiero po 3 latach byłyśmy w stanie sobie to wszystko usystematyzować, tak jak Ola wspomniała, na rzecz właśnie pracy magisterskiej. No i tutaj było pytanie w takim razie, co my robimy, kim jesteśmy? No i po pierwsze, jesteśmy concept store'em, czyli miejscem, do którego każdy z was może przyjść, kupić sobie roślinę, porozmawiać z nami lub dobrać jakieś akcesoria związane z roślinami. Także jakby jesteśmy fizycznym miejscem, concept store'em. Po drugie, zajmujemy się aranżacją wnętrz i tutaj tu jakby zachodzi już pod usługę, ponieważ jeździmy w różne miejsca, dogadujemy się z klientami, co by chcieli, jaki mają budżet, czy chcą tylko parę roślin, czy może jakieś wielkie zielone ściany. Też to robimy. I po trzecie, budujemy społeczność i to w sumie jakby było naszym pierwszym takim założeniem, że jest ta społeczność dookoła nas, która też chce się podzielić tą pasją do zieleni, tą miłością do zazieleniania. To jest właśnie nasza społeczność, nasi klienci. Tutaj pokazujemy, jak się dzielą z nami swoimi nabytkami w naszym sklepie. Bardzo prężnie to funkcjonuje. Generalnie rośliny są mocno fotogeniczne, także dużo osób po wyjściu od razu z naszego sklepu sobie robi zdjęcia, oznaczają się na nich. To jest bardzo przyjemne i kochane, że ludzie w ogóle chcą się tak podzielić, że to nie jest tak jak no, kupuję buty, no w sumie też można się nim podzielić. No tak. Okay. I po czwarte, wiedza i inspiracja. Chcemy inspirować do działania i edukować o tym, jakie są te rośliny, jak je utrzymywać, jak je pielęgnować. Chcemy się tym dzielić z wami, z naszą społecznością.
Dlatego też powstała właśnie nasza książka. Co prawda my, jak zakładałyśmy nasz projekt, w życiu byśmy w ogóle nie pomyślały, że napiszemy książkę. To totalnie było poza naszym zasięgiem. Właśnie taka Olga Święcicka z wydawnictwa Buchman odezwała się do nas i poprosiła: hej dziewczyny, podoba nam się, jak komunikujecie, może stworzymy taki projekt wspólnie. No i rzeczywiście książka powstała. Jest to taki trochę lifestyle'owy poradnik z wiedzą, ale też z inspiracjami. Okay. I nasza misja to zazieleniać. Tutaj właśnie jesteśmy na tle zielonej ściany u pewnej pani w gabinecie. Dobrze, wartościami naszej marki, oczywiście jakby doszłyśmy do tego po jakimś czasie, przede wszystkim stawiamy na budowanie relacji i nie mówimy to tylko jakby relacja między nami a naszą publicznością, ale bardzo zależy nam, aby nasza publiczność miała relacje z roślinami, które mogą u nas nabyć, także staramy się zawsze im jak najbardziej dopomóc, żeby ich drogę z zielenią sprawić, żeby ich droga była jak najłatwiejsza i miała jak najmniej porażek. Do tego indywidualne podejście, czyli tak naprawdę do każdej przestrzeni, którą projektujemy, podchodzimy indywidualnie. Tak samo indywidualnie podchodzimy do każdej osoby, która do nas pisze, dzwoni czy do nas przychodzi. A do tego świadome wybory? I świadome wybory ze względu na to, że jeśli ktoś przychodzi do nas do sklepu i mówi, chce taką i taką roślinę, ale mówi nam o warunkach i okazuje się, że te warunki nie sprzyjają tej konkretnej roślinie, to zawsze staramy się odradzić i powiedzieć, że nie, no rozumiemy, że ci się podoba, ale może warto wybrać inną, która się u ciebie jakby sprawdzi. Więc chcemy, żeby nasz klient był świadomy i nie zależy nam tutaj na jakiejś masowości, tylko na tym, żeby to właśnie było indywidualne podejście i świadomy wybór. I słowa, które lubimy, to nieszablonowość, relacje, pasja, cześć, zazieleniać, estetyka. Słowa, których nie lubimy, witam, kwiaciarnia, biznes, proszę pana, proszę pani, sprzedaż, czy też pozdrawiam. Pozdrawiam jest całkiem. I nasza publiczność jest tech savvy, są biegli w SME, lubiący naturę, świadomi, są młodzi duchem, otwarci, społeczni. To jest też tak, że jak ktoś po prostu przekracza progi naszego sklepu, to zawsze właśnie się witamy, hej, opowiedz nam coś o sobie, o tym, jaką chcesz roślinę, co u ciebie. Więc mamy poczucie, że jakby nasz klient jest naszym gościem, z którym możemy nawiązać poniekąd relacje, tak jak on może nawiązać relacje z tą rośliną, którą z niego wyniesie. Tak, a co ciekawe, przeprowadziłyśmy badania po 3 latach działalności na temat naszej publiczności i w sumie fajnie wyszło, bo tak naprawdę ci ludzie, do których my komunikowałyśmy przez te 3 lata, okazało się, że właśnie do nich komunikujemy, czyli to, co wyszło nam w badaniach, więc jakby udało nam się stworzyć coś przypadkiem, dokładnie o to chyba o to chodziło. Tone of voice, czyli jak mówimy do naszej publiczności. Tutaj macie 2 przykłady, jak piszemy posty. Posty są pisane bardzo bezpośrednio, lubimy używać naszych neologizmów, kolokwializmów, mówimy luźno i staramy się być bardzo otwarte. Jak do nich piszemy, czyli jak odpowiadamy na komentarze i na Instagramie i na Facebooku, czyli jesteśmy takie w stylu do ząbka na przykład, coś takiego. Jak z nimi rozmawiamy, czyli cześć, staramy się z każdym być na ty. Wiadomo, jeżeli przyjdzie do nas ktoś, kto jest już w takim wieku, że wypada powiedzieć per pani, pan, no to wiadomo, jest tutaj miejsce na szacunek i witamy się normalnie. Oczywiście jakby to, co widzieliście, to są fundamenty, które pomogły nam stworzyć markę i są to fundamenty, które poniekąd wyniosłyśmy z naszej uczelni, ale jest też kilka rzeczy, które tak naprawdę nam pomogło i gdyby nie te aspekty, nie byłybyśmy w tym miejscu jako marka, w którym jesteśmy aktualnie, czyli przede wszystkim posiadanie wizji. Mówimy tutaj o wizji nie tylko jako marka i jako wizja marki, tylko wizji jako my, jako Ola i Weronika, czyli wiemy, w jakim punkcie będziemy za 3 lata, mamy wizję za 8 i mamy wizję na za 15 lat i to jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś z was głowi się nad tym, żeby stworzyć swoją inicjatywę, otworzyć swoją markę, to nie poddawajcie się i miejcie zawsze plan na za 3 lata, bo pomaga to naprawdę. Dodatkowo inspirowanie się. Tak, myślę, że tutaj to jest bardzo szeroki punkt. My nieustannie przez te 3 lata i też wcześniej czerpiemy inspiracje zewsząd. Przede wszystkim w sumie z internetu, bo podglądając i patrząc, jak inni robią to lepiej niż my, jest to takim dosyć dużym motorem do działania, więc cały czas podglądamy inne takie marki jak my funkcjonujące gdzieś za granicą, chociaż jeszcze jak zakładałyśmy nasz projekt, to nie wiedziałyśmy, że takie są.
Także cały czas nieustanna inspiracja i taki kop do działania, że wow, ale ktoś coś zrobił, więc zróbmy to tak i tak, wykorzystajmy to i przełóżmy na inny motyw. Trójeczka, bycie konsekwentnym. No to jest dosyć ważny też punkt dla nas, że jak sobie coś założymy, to cały czas konsekwentnie dążymy do tego. I mimo, że na przykład powiedzmy coś by mogło być dla nas benefitem, ale nie zgadza się to z tym, co sobie założyłyśmy, to na przykład się tego nie podejmujemy, bo chcemy być spójne w naszych działaniach, chcemy, żeby ktoś nas cały czas odbierał, że jesteśmy takie, jak byłyśmy na początku, to takie jesteśmy też i teraz. Jest to dla nas bardzo ważne. Kolejnym punktem... Poświęcenie, wiara, nadzieja. To jest też tak, że zakładając swój biznes, poświęcenie jest bardzo ważnym punktem. Myślę, że za nami wiele nieprzespanych nocy i pracy ponadetatowej, ale nieustanna wiara i taka nadzieja, że kiedyś nam to przyniesie jakiś fajny zwrot, powodował, że działałyśmy dalej. Bo nie ukrywamy, że na początku pracując, studiując i jeszcze robiąc do tego rośliny, było bardzo ciężko i nie chcemy tutaj jakoś się przechwalać czy mówić, że ojej, urobione my, ale faktycznie tak jest. Ale jeśli ma się ten jakiś cel i taką wizję na przyszłość, to ta wiara bardzo pomaga, że to się uda, trzeba w to wierzyć i po prostu działać, jakby nieustannie działać. Tak, to jest taki coachowy. I działanie razem. Działanie razem, czyli działanie w duecie. Naszym zdaniem jest o wiele łatwiej robić coś z kimś, a nie robić to samemu. My akurat robimy to w duecie, więc jest nam o wiele łatwiej. Więc jeżeli jesteście na jakimś etapie wymyślania swojej marki, czy chcecie coś zrobić, to jeżeli macie taką osobę, która chciałaby może wam pomóc, to nie bójcie się tego. Polecamy pracowanie w duecie, pracowanie w trójkach. Jest o wiele łatwiej i tak jak Filip też mówił, i dzielimy się obowiązkami, dzielimy się kompetencjami, jakby nasze spektrum działania jest o wiele szersze. I też często, kiedy ktoś jest w dole, to trzeba go ciągnąć do góry i na odwrót. I to jest bardzo miłe i tak, to jest ten plus. Także dziękujemy za wysłuchanie. Mamy nadzieję, że się zainspirowaliście. Jakby nie mamy twardych tutaj jakiejś twardej wiedzy, którą możemy wam w te 15 minut przekazać, ale chciałyśmy wam pokazać to, jaką my drogę przeszłyśmy i jaką kroczymy dalej, bo ona się nie kończy. Dzięki.